Radio Lipsko. Radio dla wszystkich. Witamy wszystkich serdecznie. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Temat dzisiejszej audycji wybrał Leon. Będziemy rozmawiać o czym, kochanie? O grach komputerowych. Leoś zdecydowanie lepiej porusza się w tym temacie, ale no, rzucił mi wyzwanie, podjęłam rękawice i postaram się temu wyzwaniu sprostać. Postanowiłam ugryźć temat gier komputerowych z nieco innej strony, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Przede wszystkim słyszymy o negatywnych skutkach gier komputerowych i jakie one są, wszyscy wiedzą, a my dzisiaj powiemy o pozytywnych skutkach. Dokładnie tak, o pozytywnych skutkach grania w gry komputerowe przez dzieci. Skupimy się na dzieciach, a nie na osobach dorosłych. Ale zanim rozpoczniemy ten temat, chcielibyśmy ogłosić konkurs. Mnie się on bardzo fajnie wiąże z grami komputerowymi, ponieważ często słyszę, że moje dziecko, grając w gry komputerowe, podejmuje jakiś challenge, wyzwanie, zgadza się? Dokładnie. W związku z tym ja też postanowiłam rzucić Państwu wyzwanie wraz z Parkiem Linowym Skarbka i na czym ono polega. Zapraszamy do Parku Linowego od 3 do 12 lipca bieżącego roku i zapraszamy dzieci do pokonywania jednej z dwóch tras, żółtej bądź fioletowej, w jak najkrótszym możliwym dla siebie czasie. Wszystkie wyniki będziemy zapisywać, a właściwie będzie zapisywała kochana pani Ela z Parku Linowego. 12 lipca wygrają dwie osoby z najlepszymi czasami. Jedna osoba z trasy żółtej, druga osoba z trasy fioletowej. Nagrodami będą dodatkowe wejściówki darmowe, jedna wejściówka na wybraną przez siebie trasę oraz książka z serii Magiczne Drzewo. Oczywiście możecie pokonywać trasy kilka razy i bić swoje własne rekordy. Zapraszamy do tego bardzo serdecznie. Na początek piosenka zespołu Plum, Zawsze bądź sobą. Nigdy nie bać się, czy zakładać cudze maski, być jak superstar. Dziś nie dbam o klaski. Bycie sobą to też tak. Spojrzyj w lustro, zobacz piękno w sobie. Jesteś wielki we własnej osobie. Już nie musisz udawać nikogo. Thank you.
Zanim zaczniemy rozmowę na temat gier komputerowych, chciałabym wszystkim przypomnieć naszym słuchaczom, że możecie do nas dzwonić i dzielić się swoimi opiniami. Czekamy na Was pod numerem telefonu 48 37 80 114 48 37 80 114. Gry komputerowe oraz propozycje na konsole, zarówno przenośne, jak i te na telewizor, to dla wielu rodziców samo zło, które niepotrzebnie zajmuje czas ich pociechą. W przeciwieństwie do dzieci, prawda, kochanie? No tak. Ty lubisz grać? Lubię. Pogląd ten, że jest to bardzo zła rzecz dla naszych dzieci, podziela liczna grupa ekspertów, dodając, że tego typu rozrywka może nawet uszkadzać dziecięce mózgi. Zdawałeś sobie z tego sprawę? Trochę. Trochę sobie teraz zdawałeś. Dopiero teraz, jak ci powiedziałam. Nierzadko złe zachowanie kilkulatków czy przemoc wśród uczniów w gimnazjum tłumaczy się jako efekt długich godzin spędzonych przy zbyt brutalnej grze. Okazuje się jednak, że według innych badaczy gry komputerowe mogą przyczynić się do rozwoju niektórych części mózgu i sprawić, że dziecko będzie potrafiło wykorzystać strategiczne planowanie lub pomoże mu w logicznym myśleniu. Osobą, która się bardzo dokładnie przyjrzała i przeprowadziła szereg badań na ten temat, jest psycholog Sean Green z Uniwersytetu Wisconsin i po tych badaniach doszedł do wniosku, twierdzi, że gry komputerowe zmieniają mózg użytkownika. Pytanie tylko, czy zmieniają na lepsze, czy na gorsze. Pan Green uważa, że czas poświęcony grom i porównuje go do czasu poświęconego na zdobywanie takich umiejętności jak czytanie, gra na pianinie czy nawigacja przy użyciu mapy. Podobnie jak ćwiczenia fizyczne pomagają w budowaniu mięśni, tak kolejne etapy gry w połączeniu z silną koncentracją pozytywnie wpływają na tzw. układ nagrody i wzmacniają obwody nerwowe, które budują mózg. W procesie zaangażowanego grania w organizmie wytwarzana jest dopamina, hormon, który motywuje do działania. Powiedz mi, Leosiu, jaka jest Twoja ulubiona gra? Lego Batman. Jest to gra na konsolę, na komputer? Na konsolę i na komputer. A powiedz mi, dlaczego tą grę lubisz najbardziej? Co takiego Ci się w niej podoba? Bo muszę też myśleć w niej i planować. Powiedz mi, czy przeszedłeś już całą tą grę? Nie. A dużo Ci zostało do końca? Sam nie umiem tego określić. Bo to będziesz dopiero wiedział, jak ją skończysz? Pewnie tak. Pewnie tak. A powiedz mi, czy zdarzały Ci się momenty, kiedy grałeś w tą grę, że kompletnie nie wiedziałeś, co masz zrobić i tak jak się mówi, utknąłeś w martwym punkcie. Nie wiedziałeś, co zrobić, żeby iść dalej. Czasami tak było. I co wtedy robiłeś? No co, rzucałeś tą grę gdzieś w kąt i przestawałeś w nią grać, czy wręcz przeciwnie? Trochę tam próbowałem. Czyli nie poddawałeś się, tak? Tak. I jak to się skończyło? Pokonywałeś te etapy? Pokonałeś wszystkie te etapy, które tak sprawiały Ci kłopot? Świetnie. Czyli można powiedzieć, że gra w gry komputerowe pomaga nam również zbudować u siebie taką cechę, która powoduje, że się nie poddajemy, tylko drążymy temat i staramy się rozwiązać problem, prawda? Tak. A powiedz mi, na co zwracasz uwagę, kiedy chcesz sobie kupić jakąś grę? Co sprawia, że chcesz mieć daną grę? Podoba Ci się okładka, czy podoba Ci się jakiś bohater, czy jakaś konkretna misja? Co powoduje, że chcesz mieć daną grę? Wchodzisz do sklepu i chcesz kupić grę. I dlaczego akurat tą? Bo wszystko mi się w niej podoba. Czyli co Ci się w niej podoba? Na początek widzisz okładkę. Czy sama okładka może spowodować, że będziesz chciał kupić grę? Nie. To co jeszcze może spowodować? Tył opakowania. Tył opakowania. A co jest na tyle opakowania takiego, że może spowodować, że sięgniesz po tą grę i będziesz chciał ją kupić? Na przykład obrazki z gry. Obrazki, a te obrazki z tyłu opakowania troszeczkę nam o tej grze opowiadają, prawda? Tak. A poza obrazkami, czy jeszcze coś nam prezentuje tą grę? Napisy. A te napisy się znajdują gdzie? Na tyle pudełka, obok obrazków. Obok obrazków na tyle opakowania, obrazków. Dokładnie. A powiedz mi, czy chętnie sięgasz po gry, których nie znasz, czy chętnie sięgasz po gry, które znasz? Na przykład są tam bohaterowie Twoich ulubionych bajek. W
Wolę sięgać po najnowsze, fajne gry. Ale z bohaterami, których znasz, czy takich, których nie znasz? Wszystko mi jedno. A powiedz mi, gry, które ty najbardziej lubisz, to są gry, które wymagają od ciebie układania na przykład jakichś puzli, historyjek, czy może są to gry, w których jednak uciekasz, strzelasz, chowasz się, budujesz coś. Co najbardziej lubisz robić w tych grach? Na przykład w twojej ulubionej grze Lego Batman, co tam najbardziej lubisz robić? No walkę lubię. Walkę, a z kim walczysz? Walczę z przeciwnikami. A ci przeciwnicy to są dobrze czy źli? Oczywiście, że źli. Czyli ty zawsze jesteś pozytywnym bohaterem? Nie zawsze, bo mogę przejść na ciemną stronę mocy. A lubisz na tą ciemną stronę mocy przechodzić? Wszystko mi jedno, to jest to samo. To samo, ważne, żeby walczyć i żeby wygrać, tak. Bez względu na to, po której stronie. Tak. A powiedz mi, czy w tej twojej ulubionej grze to zdobywasz jakieś nagrody w trakcie gry? Muszę sobie przypomnieć. No to zastanów się. No na przykład pieniądze, które zbiorę w misjach. To jest rodzaj nagrody. No tak. A powiedz mi, co możesz zrobić z tymi pieniążkami? Mogę na przykład zbierać na daną postać. A czy szybko się takie pieniążki zbiera, czy to dość długo trwa? To zależy. Od czego? Ile ta postać kosztuje? Ile ty masz? A powiedz mi, czy zdarzyło ci się tak, że była jakaś postać, którą bardzo chciałeś kupić, bądź jakaś broń, nie wiem, co tam jeszcze można kupować, bo mama niespecjalnie tam się na tym zna. Można kupować postacie, łódki. Można kupować też stroje, ubranka, bronie. Nie, broni się akurat nie kupuje. A jak się broń zdobywa? Po prostu postacie mają określone. Nie jest tak, że w trakcie rozwoju gry, jak idziesz coraz wyżej, to możesz zdobyć jeszcze jakieś większe uprawnienia, nie wiem, umiejętności, bronie? Można zdobyć ulepszenia w kostiumach, które się widzisz, kupuje. Które się kupuje, a to jest bardzo drogie? I to zależy, jaki jest. Są też takie dodatki. Są dodatki. A powiedz mi, czy zdarzyło ci się tak, że było coś, co bardzo chciałeś kupić w grze i było ogromnie drogie i musiałeś na to bardzo długo zbierać? Sam nie pamiętam. Nie pamiętasz? A jakaś postać fajna? Chyba coś tam było i nie uzbierałem do tej pory. Do tej pory, czyli jednak musi być... Nightwiga chciałem kupić, a 125, ale niestety nie stać mnie. A jak miałem 125, chyba to kupiłem co innego. Dobrze, więc mimo sporych wątpliwości, chwile, które nasza pociecha... Przepraszam, spróbuję się porozumieć ze słuchaczem. Radio Lipsko, słucham. Tu Barbara Stępień. Witam, Basiu. Witam. Słucham, co masz nam do powiedzenia? Chciałam zgłosić do konkursu. Do konkursu. Bardzo, bardzo chętnie Cię zapraszamy, ale żeby zgłosić się do konkursu, musisz się udać do Parku Linowego Skarbka, do którego Cię bardzo serdecznie zapraszamy, i spróbować przejść jedną z tras przeznaczoną dla dzieci, żółtą bądź fioletową. Pani później zapisze Twój czas i jeżeli uda Ci się przejść najlepiej, najszybciej ze wszystkich dzieci, to oczywiście wygrasz nagrodę. Jeżeli chodzi o inne konkursy, to zapraszamy na naszą stronę na Facebooku Live by Leon i dzisiaj po audycji będzie ogłoszony konkurs i aby wziąć udział w tym konkursie, trzeba będzie wpisać komentarz pod naszym postem konkursowym. Także zapraszam Cię około godziny 20 na naszego Facebooka. Bierz udział w konkursie, będą do wygrania książki, wejściówki do Parku Linowego oraz słodycze. Jaka jest ulubiona Twoja gra? Puzzle i takie różne komputerowe. I na komputerze masz takie gry. Świetnie, a powiedz mi, czy poza graniem na komputerze, to w te gry planszowe bądź puzzle układasz również w domu na podłodze? Czasem układam. Świetnie, ja jak byłam małą dziewczynką, to też tak układałam, bo jak ja byłam mała, to jeszcze nie było gier komputerowych. Zapraszam Cię w takim razie na naszego Facebooka, żeby wziąć udział w konkursie i bardzo Ci dziękuję za telefon i zapraszam do słuchania naszej audycji co tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Mamy pierwszą odważną słuchaczkę i to w dodatku dziewczyna. Ja myślałam, że bardziej w gry komputerowe to grają chłopcy niż dziewczyny. Co za niespodzianka. No rzeczywiście. Więc wracamy teraz do naszego tematu. A ja o tym nie myślałem. Ty też myślałeś, że raczej chłopcy grają? Nie myślałem. W ogóle nie myślałeś na ten temat. No widzisz, to mama, okazuje się, że za dużo chyba myślę, tak mi się wydaje. Nie, dobrze, że tak myśli za dużo. Dobrze, to przynajmniej mniej błędów popełniam, prawda? Tak. Jeżeli chodzi o nas rodziców, mimo sporych wątpliwości, jeżeli chodzi o gry komputerowe, chwile, które nasza pociecha poświęca na gry komputerowe, to dla jej mózgu prawdziwy trening.
W wielu grach zaliczanych do kategorii strategicznych lub przygodowych wymaga się od gracza umiejętności takich jak zaangażowanie, wysoki poziom abstrakcyjnego myślenia. To się bardzo przydaje później w szkole, z czego sobie rzadko zdajemy sprawę, w matematyce, w takim dziale, który nie wszyscy lubią, a mianowicie geometria przestrzenna. Bardzo często dzieci mają później z tym problem. Zdolności te znacznie szybciej właśnie dziecko poznaje przed ekranem telewizora lub komputera, aniżeli w szkole. Także troszeczkę dzieciom pozwalajmy na gry komputerowe, na pewno to będzie z korzyścią dla nich. Zapraszam do posłuchania kolejnej piosenki zespołu Plum, Don't Smoke. Jakie gry rozwijają, są bardzo szerokie i zaliczają się do nich umiejętności ze sfery psychicznej i intelektualnej. I powiedz mi, Leon, czy ty wiesz, czego cię tak naprawdę mogą te gry nauczyć? Logicznego myślenia, planowania, obmyślania strategii i planów. Ja myślę, że też trochę oszczędzania, bo jest to, o czym rozmawialiśmy. No tak. Zbieranie tych wirtualnych pieniążków, żeby sobie coś kupić, prawda? A powiedz mi,
Czy tak jest, bo ja nie bardzo gram w te gry i ty dobrze o tym wiesz, tak może mi trochę podpowiesz, czy jeżeli ja usiadłabym i włączyłabym sobie grę i kompletnie się na niej nie znam... Na przykład Lego Batman 1? Na przykład Lego Batman 1. I włączę ją sobie w komputerze, to czy ta gra będzie mi podpowiadała, co ja mam robić, czy nie bardzo? Na początku to nie bardzo. Czyli nie ma żadnych takich poleceń, które mi powiedzą, że mam zrobić to albo to, mam iść w prawo, mam iść w lewo, czy mam sobie kupić jakiś kostium? Nie, musisz sama z siebie, ale tak naprawdę są instrukcje, co robią przyciski, czy co masz zrobić czasami. Zobacz, no to znowu czegoś uczą te gry. Widzisz, to mama jednak tyle nie wiedziała. Chyba, chociaż nie mogę tego do końca określić. Ale jeżeli mi mówisz, że jest instrukcja, do czego służą poszczególne klawisze, to znaczy się, że gry uczą dzieci również tego, żeby postępować zgodnie z instrukcjami. No rzeczywiście. Czyli musisz umieć przeczytać tą instrukcję, zapamiętać i dokładnie wykonać polecenie. Tak, ale ja przyciski to wszystkie pamiętam. Mhm. Mały gracz uczy się również koordynacji wzrokowo-dotykowej, to tak bardzo brzmi naukowo, zwanej często ręka-oko. Ja bardzo często Cię obserwuję, jak grasz na komputerze i o co chodzi, bo tak spojrzałeś na mnie i nie bardzo wiesz, o czym mama mówi. Czy Ty tak naprawdę mnie podglądasz, jak ja gram no pewnie, w gry komputerowe? No pewnie, że Cię podglądam, jak Ty grasz w gry komputerowe, bo ja muszę zerkać kątem oka, co tam się dzieje, czy przypadkiem tam nie ma czegoś złego, nie, czego nie chciałabym, żebyś oglądał. I jak tak Cię podglądam troszeczkę kątem oka, to widzę, że patrzysz w ekran bardzo dokładnie i poruszasz paluszkami po klawiaturze i tylko czasami zerkasz, czy dobrze poruszasz, czy właściwe przyciski naciskasz. I to jest właśnie ta koordynacja, czyli patrzysz na jeden element, tym elementem... A mogę się coś zapytać? No pewnie. A jak ja się patrzę tak, to Ty mnie nie widzisz? To znaczy jak się patrzysz? To ja Cię nie widzę. No bo ja jestem przeważnie za tobą i dlatego mnie nie widzisz, a nie masz oczu z tyłu głowy, więc ta koordynacja... A jakbym patrzył z tyłu? No to byś nie widział monitora. No niestety nie mamy oczu dookoła głowy. Więc ta koordynacja wzrokowo-dotykowa, czyli ręka-oko, polega na tym, że patrzysz na jeden obiekt, tutaj jest obiektem monitor, na którym się dzieje akcja, a paluszkami poruszasz na klawiaturze. No rzeczywiście. A, widzisz, czy... No ale Ty też tak masz, jak przyglądasz tu swoje strony, czy pracujesz. Dokładnie tak, ale tych umiejętności już uczysz się jako dziecko. Ja, kiedy zaczęłam pracować na komputerze tak naprawdę, porządnie, to byłam już w szkole średniej, bo jak ja byłam w Twoim wieku, kochanie, to komputerów jeszcze nie było, także ja tego musiałam się nauczyć w inny sposób, a pracy na komputerze to się uczyłam już jako dorosły człowiek tak naprawdę. A Ty tych umiejętności nabywasz jako dziecko i o tyle szybciej i sprawniej wiele rzeczy będziesz już ode mnie robił. Dokładnie tak. W tym samym momencie powiedzieliśmy. Świetnie, jesteśmy zgrani. Kolejnym przykładem pozytywnego oddziaływania gier na dzieci są również rozwijane w znacznym stopniu zdolności związane z tym, o czym Ty mówiłeś. Planowanie, zarządzanie zasobami i logistyka. Proszę Państwa, nie tylko profesor, o którym wcześniej wspomniałam, zajmował się badaniami, jeżeli chodzi o wpływ gier komputerowych na dzieci. Tym samym tematem zajęli się naukowcy z Uniwersytetu w Rajczest. Twierdzą oni, że gry trenują mózg do podejmowania szybszych decyzji bez utraty doskonałości. To nie wiedziałem. Częścią takich badań były badania przeprowadzane na lekarzach, chirurgach, którzy operują, przeprowadzają operacje. I oczywiście były dwie grupy. Jedna grupa to byli lekarze, którzy grali w takie zręcznościowe gry na komputerze, a drugą grupą byli lekarze, którzy w takie gry zręcznościowe na komputerze nie grali. I wyobraź sobie, synku, że ci lekarze, którzy grali, bawili się w ten sposób, wykonywali operacje dużo szybciej, dokładniej, precyzyjniej, dopuszczali się, popełniali zdecydowanie mniej błędów. Myślę, że dla nas, jako dla rodziców, jest to bardzo cenna informacja, ale zaznaczyć należy również, że te wszystkie pozytywne aspekty gier komputerowych kończą się, jeżeli przekroczymy pewien próg. Czy Ty wiesz, ile można grać w skali tygodnia na komputerze, ile czasu, żeby były te pozytywne skutki, a nie negatywne? Nie wiem, bo Ty mi go wyznaczasz. No właśnie, tutaj ja trzymam rękę na pulsie, to jest 7 godzin w tygodniu, proszę Państwa. Jeżeli dziecko nasze gra
do 7 godzin w tygodniu, to wtedy nie mamy się o co martwić. Ale jeżeli ten czas jest przekroczony, a często jest znacznie przekroczony, wtedy rozpoczyna się lawina negatywnych skutków gier komputerowych na rozwój naszego dziecka. Także musimy tego bardzo, bardzo przestrzegać. Zapraszamy na kolejną piosenkę. Tym razem piosenka pod tytułem Wandal. Szedł raz ulicą gość, niepozorny, zwyczajny ktoś. Nie panując nad kończynami swymi, wymachiwał nimi. Kopnął w lampę, ławkę, złamał drzewo, szczerząc zęby w uśmiechu do tego. Hej człowieku, trzymasz się za rozumnego, nie rób więcej tego. Powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego. Powiedz mi, co w tym fantastycznego, że rozwalasz, rujnujesz, nie szanujesz niczego. Idzie znów ekipa siłaczy, trzeba mieć się na baczności raczej, bo gdy zgubią gdzie swój zdrowy rozsądek, zrobią nieporządek. Kopnął w lampę, łapkę, złamił drzewo, chociaż dziś to nic modnego. Hej człowieku, trzymasz się za rozumnego, nie rób więcej tego. Chciałabym, żeby Leon teraz polecił swoje ulubione gry. Kochani, jakie są twoje takie trzy najbardziej ulubione gry, które z czystym sumieniem możesz polecić wszystkim słuchaczom, że świetnie się będą bawić? Mogę, czego się nauczą? Mogę doliczyć do tych gier Sonic Heroes 2 i 1. Mhm. Czy jest jeszcze jakaś gra? Benton Protector Felt. To są twoje ulubione gry, tak? A dlaczego je lubisz tak bardzo? Bo rozwijają myślenie i refleks. Świetnie, bardzo mi się twoja odpowiedź podoba. Teraz ja, patrząc na gry z perspektywy rodzica, chciałabym Państwu polecić fantastyczną grę, którą dostaliśmy w spadku od kochanej cioci Marzenki, pozdrawiamy ciociu, tak? I od Patryka. To jest Zamek Tysiąca Pytań, wielki turniej wiedzy dla dzieci. To jest wiek. Od 5 lat. Fantastyczna zabawa dla dzieci i dorosłych, bo proszę Państwa, w tą grę gram z synem ja, a nawet dziadziuś i babcia się skusili, którzy nie bardzo lubią grać. Babcia! A mama też nie lubi! Ja też nie lubię grać. Kolejna gra, na którą ja się skusiłam jako rodzic, jest to gra przyjemna z pożytecznym. Jest to gra edukacyjna dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat, zerówka i klasa pierwsza, ćwiczenia dla uczniów i jest to multimedialny program edukacyjny. Są tutaj zajęcia nie tylko edukacyjne i takie, które rozwijają umysł dziecka, ale również są ćwiczenia fizyczne w bardzo fajnej formie, ponieważ włączamy kamerę i dziecko wykonuje ćwiczenia fizyczne. Chciałabym polecić jeszcze jedną grę. Niestety nie mam ze sobą opakowania. Jest to gra kupiona w Empiku. Ja też mogę? Słucham. I my
Obojga i oboje. Oboje i ją polecamy. Mini Ninjas. Mini Ninjas, zgadza się. To jest gra dla dzieci, która bardzo rozwija refleks i logiczne myślenie. Oczywiście, słucham. I jest bajka zrobiona na podstawie gry. Tak, ale miałam nosa, powiem Państwu, ponieważ tą grę wybrałam ja. Leon trochę kręcił nosem, ponieważ nie znał tych bohaterów. Gra w grę, a teraz niedawno się okazuje, że na podstawie gry stworzono bajkę. Ale ja jako mama polecam jeszcze jedną grę, kochanie, w którą ty grałeś bardzo chętnie, teraz ją oddaliśmy już Jasiowi, Molik książkowy. A tak! Fantastyczna gra. Zapomniałem o niej. Fantastyczna gra, każda kraina prezentowała nam dwie literki, prawda? A ja już się dostałem do wakacyjnej. Zgadza się. Ty już się dostałeś do krainy wakacyjnej, ponieważ przyszedłeś całą grę i wspaniale, fantastycznie szybko nauczyłeś się czytać. A propos czytania, teraz zaproponujemy Państwu kolejną część Czerwonego Krzesła, książki z cyklu Magiczne Drzewo. Zapraszamy do słuchania. Rankiem rodzice zapakowali instrumenty, żeby pojechać na stary rynek, gdzie odbywał się jarmark Augustino. Tosia, Filip i Kuki uparli się, że pojadą z nimi. Chcieli koniecznie zobaczyć, co to za praca. Wybiegli z domu w pośpiechu, zapominając zamknąć okno w kuchni. Kiedy wyszli, czerwone krzesło stojące obok łóżka Kukiego drgnęło. Powoli obróciło się, a potem ruszyło do drzwi. Poruszało się jak dziwny robot. Jego nogi nie zginały się. Unosiło się tylko i opadało, pchane jakąś niezwykłą siłą. Czerwone krzesło weszło do kuchni i zatrzymało się przy otwartym oknie. Później uniosło się, zawisając metr nad podłogą, aż nagle z wielką szybkością wyfrunęło przez okno. Stare Volvo pędziło pustą o rannej porze ulicą Wenecką w stronę Starego Miasta. Rodzeństwo siedziało przygniecione wielkim pudłem z wiolonczelą. Ale nie przejmowali się. Zgadywali, co to za praca i ile będą płacić. Wymyślali coraz to większe sumy. Tysiak, 100 tysiaków, milion, bilion, trylion. W końcu Filip krzyknął. Sex non galion. Mama oburzyła się. Filip, przestań mówić takie słowa. Naprawdę jest taka liczba, uparł się Filip. Na jezdni siedział mały kundelek, więc tato zwolnił i ostrożnie go wyminął. Psiak nawet nie spojrzał na auto. Gapił się w górę. Nad ulicą frunęło czerwone krzesło, unosząc się kilka metrów ponad jezdnią. Dogoniło samochód i leciało tuż nad nim. A potem łagodnie wylądowało na dachu Volvo. Samochód wjechał na rynek. Pełno tu było kolorowych straganów, na których sprzedawcy właśnie rozkładali towary. Unosiły się balony z reklamami, grała muzyka i było dużo ludzi. Na środku rynku stał wielki namiot z napisem Jarmark Augustino. Tato zaparkował samochód. Trzymajcie się blisko, bo się zgubimy. Wysiedli z auta. Kuki, zawołał tato, po co je zabrałeś? Na dachu Volvo stało czerwone krzesło. Jego nogi były zaczepione o bagażnik. Mogło spaść i spowodować wypadek. Ja go tam nie włożyłem, krzyknął Kuki. A kto? Pewnie Filip. Odczep się, zawołał oburzony brat. Ja na pewno go nie brałem. A może powiesz, że samo przyleciało? Zawołał Filip. Zostawcie już to krzesło, powiedziała mama. Bierzcie instrumenty, musimy znaleźć tego Maxa. Max Rozmus był szefem jarmarku Augustino, ale przede wszystkim był oszustem, złodziejem i łobuzem. A jeśli czymś na pewno nie był, to na pewno nie był dobrym człowiekiem. Każdy, kto chciał handlować na jarmarku, musiał mu płacić, inaczej miał kłopoty. Na przykład rozbitą szybę w samochodzie. Albo rozbitą głowę. Max był ogolony na łyso, a na nogach miał jumpery, czyli buty ze sprężynami. To pozwalało mu szybko biegać i mocno kopać, jeśli ktoś był nieposłuszny. Właśnie, jak co rano wyruszył na obchód, żeby zebrać haracz. Zatrzymał się obok chudego chłopaka, który handlował okularami przeciwsłonecznymi. Ej, mały, zapłaciłeś? Za co? Za to, że możesz tu stać. Kto nie płaci, nie handluje. Wczoraj płaciłem. Nie zapłacę więcej. To wynocha stąd. Czemu? Bo ja tu rządzę, rozumiesz? Max kopnął stragan i okulary posypały się na ulicę. Zaczął po nich skakać, miażdżąc oprawki. W końcu się uspokoił. No, teraz już rozumiesz? Ruszył dalej, sadząc wielkie susy na sprężynowych butach. Zrozpaczony chudzielec ukląkł, żeby powyciągać ze sterty odłamków kilka ocałalałych oprawek.
Mama z tatą przepychali się przez tłum ludzi na rynku. Za nimi biegli Tosia i Filip z wiolonczelą. Kuki dźwigał czerwone krzesło. Zatrzymali się obok straganów ze słodyczami. – Zaczekajcie tu – powiedziała mama. – Muszę znaleźć tego Rozmusa. – To ja! – O co chodzi? Rodzina obejrzała się. Za nim stał wygolony na łyso mężczyzna w dziwnych butach na sprężynach. – Pan do mnie dzwonił – powiedziała nieśmiało mama. – Podobno jest praca dla… Jesteście puszki czy komóry? – Co? – Dobra, będziecie komóry. Chodźcie ze mną. Mężczyzna popędził do namiotu, robiąc na jumperach 3-metrowe kroki. Musieli biec za nim naprawdę szybko. – To jakiś wariat – szepnęła mama. – Piotrek, wracajmy do domu. – Poczekaj, zobaczymy, o co tu chodzi. Weszli do namiotu. Było tu pełno dziwnych przebierańców. Jedni wyglądali jak wielkie puszki Coca-Coli, inni byli poprzebierani za paczki chipsów. Dalej olbrzymi pieczony kurczak grał na gitarze. Max zdjął z wieszaka dwa kostiumy, wyglądające jak gigantyczne telefony komórkowe. Były jaskrawo-żółte i miały napis – dzwoń za darmo, aż do śmierci. Ubierajcie się w to. – Ale proszę pana, my jesteśmy muzykami – zaprotestowała mama. – O to chodzi. Przebierajcie się za telefony i będziecie grać. To jest moja promocja, jasne? Zapłacę wam wieczorem po stówce. Max wyszedł. Mama spojrzała na tatę. To jakaś paranoja, jesteśmy muzykami, a nie jakimiś pajacami. Wynośmy się stąd. Weź dzieciaki i idźcie do domu, powiedział tato. Ja zostanę. Mogę udawać telefon, jeśli mi zapłacą. Musimy wreszcie zarobić jakieś pieniądze. My zostaniemy z tatą, zawołało rodzeństwo. No dobra, ja też będę komórą, westchnęła mama. Ale jak komuś o tym powiecie, to wam nie wybaczę. Dwa wielkie telefony stanęły na środku rynku i zagrały sonatę Mozarta. Mama starała się ukryć jak najgłębiej w kostiumie, bo się bała, że zobaczy ją jakiś znajomy. Tato odwrotnie. Wysunął głowę z żółtej słuchawki i robił miny do dzieci. Filip i Tośka usiedli na krawędzi sceny i wybijali rytm na deskach. Kuki siedział na czerwonym krześle i udawał, że dyryguje. Nagle rozległ się jakiś hałas. Ze sklepu wyszli trzej faceci z puszkami piwa w ręku. Na widok grających telefonów zaczęli się wydzierać. Udawali wyjące psy, zagłuszając muzykę. Jeden z nich walił puszką o latarnię. Filip szepnął. Tato, jakby co, to my się z nimi bijemy, a dziewczyny niech uciekają. Ja też mogę się bić, szepnęła Tośka. Ciii, nie prowokujcie ich, zaraz pójdą. Jednak chuligani nie mieli ochoty nigdzie iść. Największy, wytatuowany na ramionach, rzucił puszkę, która przeleciała obok głowy mamy. Wrzeszczeli coraz głośniej. Kuki obrócił się w ich stronę i zawołał. – Nie przeszkadzajcie! Idźcie rozrabiać gdzie indziej! I wtedy stała się rzecz niezwykła. Chuligani nagle zamilkli. Zastygli w bezruchu i patrzyli na Kukiego jak zahipnotyzowani, a potem jednocześnie rzucili się do ucieczki. Pędzili jak szaleńcy. Po kilku sekundach zniknęli za rogiem ulicy i już nie powrócili. Kuki patrzył za nimi kompletnie osłupiały. Filip i Tośka podbiegli do brata. – Kuki, jak ty to zrobiłeś? – zawołała Tośka. – Nie wiem, może jestem czarodziejem? Może mam władzę absolutną? – To wyczaruj 3 pizze – powiedział drwiąco Filip. – Chcę 3 pizze, wszystko mające – zawołał Kuki. Rozległ się klakson z melodyjką. Zza zakrętu wyjechał skuter z ubranym w czerwony kombinezon roznosicielem pizzy. Zahamował tuż przed dziećmi. Zanim zdążyły coś powiedzieć, rzucił każdemu karton z napisem Pizza Rivioli. Tośka zawołała. Proszę pana, on się wydurniał. My nie mamy forsy. Roznosiciel pizzy uśmiechnął się szeroko. Zawrócił skuter i odjechał, grając klaksonową melodyjkę. Filip spojrzał na siostrę oszołomiony. Tośka, czemu on tam to dał? Może to jakaś promocja? Kuki otworzył karton. W środku była pachnąca pizza. Jego ulubiona, pepperoni. Możemy to jeść? Chyba tak. Pizze były pyszne. Tośka i Kuki usiedli na ławce i jedli, odrywając palcami gorące ciasto. Filip, który zawsze najszybciej zjadał obiad, usiadł okrakiem na czerwonym krześle i rzucał kawałki gołębią. Co byście zrobili, gdybyście naprawdę mogli czarować? – spytał. – Ja wyczarowałabym największy statek, taki do sklejania – powiedziała Tośka. Tosia zastanowiła się. – Ja bym chciała podróżować do różnych krajów, wyczarowałabym daleką podróż.
Jesteście wrednymi egoistami, myślicie tylko o sobie, powiedział Filip, rozsiadając się wygodnie na czerwonym krześle. Ja rozkazałbym tak, niech rodzice dostaną super pracę i zarabiają dużo forsy. Trzask. Niebo nad ulicą rozświetliła błyskawica. Rozległ się grzmot. Gołębie siedzące na chodniku zerwały się przestraszone. Zanim dzieci zdążyły coś powiedzieć, na rynek wjechał czarny Mercedes. Pędził jak szalony, przechodni uskakiwali na boki. Samochód zatrzymał się z piskiem opon obok sceny. Ciotka Maryla, szepnął Kuki. Z samochodu wyszła ciotka. Nawet nie spojrzała na dzieci. Przeszła prosto do sceny. Mama usiłowała ukryć twarz w kostiumie, ale ciotka zawołała. Nie chowaj się, siostrzyczko, dobrze wiem, że tam jesteś. Powiedziałam, że już ci nigdy nie pomogę, ale nie mogę patrzeć, jak robisz takie głupie rzeczy. Obróciła się do Filipa. Ustąp miejsca. Filip zerwał się, a ciotka usiadła na czerwonym krześle. Otworzyła torebkę i wyciągnęła folder ze zdjęciem statku z napisem Queen Victoria. Zaczęła nim wymachiwać. Ostatni raz wam proponuję, żebyście wzięli pracę na tym statku. Lepszej nigdy nie dostaniecie, a ja zajmę się dziećmi. Maryla, teraz nie mogę rozmawiać, szepnęła mama. Jak chcesz to, wiesz czego ja chcę? Ciotka wyprostowała się na czerwonym krześle. Chcę, żebyście się wreszcie zmienili, żebyście wzięli pracę, którą wam proponuję i przestali biedować. Tego chcę. I wtedy stało się coś strasznego. Niebo przecięła błyskawica i wszystko zniknęło w oślepiającym blasku. Huk grzmotu przetoczył się nad rynkiem i zerwała się wichura. Wystraszony Kuki chwycił tatę za rękę, ale ojciec odepchnął go. Chłopiec spojrzał na niego zdumiony. Z rodzicami działo się coś dziwnego. Oddychali głęboko, jakby zmęczeni długim biegiem. Zerwali z siebie żółte kostiumy i rzucili je na ulicę. Mama zeszła ze sceny i stanęła przed ciotką. Zgadzamy się, powiedziała. Jej głos brzmiał dziwnie obco. Weźmiemy tę pracę. Oczywiście, zawołał tato. To wspaniały pomysł, grać w orkiestrze na statku. Rodzeństwo patrzyło zdumione na rodziców. Nie mogli uwierzyć w to, co słyszą. Musimy wreszcie zarobić porządne pieniądze, krzyknęła mama. A przy okazji możemy świat zwiedzić za darmo, dodał tato. A dzieci przez rok mogą mieszkać u ciebie. Oczywiście, że mogą u ciebie zostać, powiedziała mama. Mamo, krzyknęła przerażona Tośka. To jasne, że będziecie mieszkać u cioci, roześmiał się tato. Nie będziemy się nimi stale zajmować. Nauczą się dyscypliny. Ciotka podpatrzyła na rodziców równie zdumiona jak dzieci. No, nie spodziewałam się takiej rozsądnej decyzji, powiedziała. Ale musicie się pospieszyć z załatwianiem dokumentów, bo statek odpływa w niedzielę. Tak, krzyknął tato, musimy się pospieszyć. Tato i mama obrócili się i popędzili jak szaleni w stronę parkingu. Przerażone dzieci pobiegły za rodzicami. Ciotka wsiadła do samochodu i ruszyła za nimi. Na ulicy zostało czerwone krzesło. Z drugiej strony nadbiegł Max, krzyczał – Ej, co jest, znudziło wam się? Nie zapłacę wam ani grosza. Pochylił się nad czerwonym krzesłem, podniósł je. W tej samej chwili niebo rozdarła kolejna błyskawica i zaczął padać deszcz. Na kolejną część magicznego drzewa pod tytułem Czerwone Krzesło zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia w kolejny czwartek.